Konkurs był i jest nadal wymagalnym, wynikającym z przepisów prawnych, że obsadzenie kierownika tej jednostki nie tylko jest w drodze konkursu. Mamy do czynienia w tej chwili z sytuacją taką, że jest osoba, która została wyznaczona na pełnienie obowiązków, co trzeba uznawać za pewną formę tymczasowości. Na skutek różnych okoliczności ta tymczasowość trwała tutaj już w tym przypadku dosyć długo i dlatego uznajemy, taka była decyzja zarządu, o tym, żeby doprowadzić do ostatecznego rozstrzygnięcia zgodnego z prawem, a więc obsadzenie dyrektora tej jednostki w formie konkursowej. Zgłosiła się jedna osoba, dotychczasowa dyrektor Domu Pomocy Społecznej na ulicy, na Osiedlu Słonecznym, pani Barbara Cudzik, i ta weryfikacja po wczorajszej rozmowie z kandydatką została pozytywnie zweryfikowana. W tej chwili jest przygotowywane do ostatecznego stanowiska zarządu w tej sprawie, co w tym przypadku, czy osoba wyłoniona przez komisję konkursową znajdzie uznanie wobec decyzji zarządu.